Hej, hej, witajcie z tej strony Lechu, a to Dice Gone. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chętnie spróbuję. Jest cała chmura. Nóż pewnie zahaczył o nerkę czy coś. Udało się zakażenie. Jak się trzymasz, siostrzeczka? To durne. To był taki mały... Taki mały dzieciak, taki... Taki pieprzony szczyl. Z wielkim, kurwa, nożem. Hej, pomóż. Dawaj, okej. Okay. Dobra, kolejna banda. Lepiej zniknąć, zanim się przewala. Wejdźmy na dach i ściągniemy jeden z tych śmigłowców. No, chodź. No okej. Okay. Potrzebuję pomocy, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpierdala, sam nie wiem. Dźgnęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. Okej, dobra. O'Brien, jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O nie, Chrzanie, jak to nie ma szpitali? Macie lekarzy, macie system, macie wszystko. Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być. O'Brien. Okej. Okay. Zabiorę najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Nie kumam, jak to zmieścisz tylko dwójkę? Za duże obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Okej, okay. Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, kochanie. Jest dobrze. Nic ci nie będzie. Zajmę się nią. Hej, za chwilę wracam, dobra? Hej, Buzer, dawaj, śmigłowiec już leci. Moment. Na śmigłowiec już leci. Słyszałem, co mówią. Mają miejsce na górę dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chujnie. A co nie? Wiem, stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Three Finger Jack. Nie. Buzer nie poradzi sobie teraz beze mnie. Oddasz mi go. Wsiadasz? Nie. Dick! Coś ty zrobił. Po prostu wybrał. No i znów. Musimy chwilę poczekać, aż się wczyta. Zaraz powinno być ok. Dwa lata później. Zgubiliśmy go. Musi być blisko. Czekaj chwilę, wyłącz silnik. Cholera, ona żyje. Alvarez. Alvarez, hej. Alvarez, co się tu stało? Znaczy, kto to zrobił? Czy to wieczyści? Leon.
to zrobił. Nie chcesz, Laglio. Jedziemy. Pojedziemy. Samochodem. Okej, trochę cięty język, ale myślę, że muszę to przeżyć. Osłaniaj mnie. Tuż za tobą. Poza bandą świrusów. W sumie może nie miałem racji. Może nie dogadał się z Copelandem. Nie, Leon od dawna sprzedawał mu szajs i w końcu dostał za to po dupie. No. Ej, ej, czekaj. Czekaj chwilę. Poczekaj. Kurwa. Dobra, popatrzę. Czekaj, czekaj. Tutaj. Tędy. Świeże ślady. A tak w ogóle to gdzie ty się nauczyłeś tropić? Jak byłem mały, polowaliśmy na wapiti z moim starszym. Zrobiliśmy za nimi pełno kilometrów. No fajnie. Nieraz to będziemy tropić i polować właśnie. Nie tylko na zwierzęta. Krisie! Kurwa! No chodź! No i chyba jednak... Tak. To tylko draśnięcie. Tupek nie umie celować. Kurwa mać! Nic mi nie jest, buzer. Czyli chyba idzie tam, w stronę wodospadu. Buzer. Traci bardzo dużo krwi. Daleko nie zajdzie, chodź! Sprawdź go. Krwawisz. Strasznie chujowa śmierć. Powolna i bolesna, ale ty chyba już to wiesz. Wciąż żyła, kiedy ją znaleźli, wy ty skurwielu. Nie chciałem marnować kul, nie na nią. Zaczekaj chwileczkę, zaczekaj no. Powiedz, gdzie jest skrytka, Leon. Jeśli powiesz, nie jestem tobą, mogę obiecać, że szybko to załatwimy. Wygląda na to, że nie będziesz długo cierpieć. Leon, widzisz, masz malutki problem, stary. One czują twoją krew. Tam, z samiuszkiego dołu. Jak myślisz, jakie to uczucie? Zostać rozszarpanym?
pożartym żywcem. Niedługo się przekona. Jeb się. Żegnaj, Leon. Nie, chwila. Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Jest niedaleko. Weź sobie. Gdzie? Na cmentarzu. Jest na starym cmentarzu. Dzięki. Nie, mówiłeś! Zrób to. Nie zostawiaj mnie tu, człowieku. Zrób to. Zrób to! Ty pieprzony kłamco! Zrób to. No. I dotrzymałem słowa. Tak, będzie potrzebować jakiegoś dowodu. Może być czapka. Dobrze zrobiłeś, bro. Nikogo nie powinniśmy zostawiać. Nawet takich kutasiarzy jak Leon. Manu. Może masz rację. Zobaczymy. Ej, czekaj. Chcę przeszukać obóz. Może znajdę jakiś opatrunek czy coś. Okej. Mamy już możliwość robienia patronków. Teraz muszę tylko poskładać to do kupy. Dobra, ta powinno być dobra. No, może ta łapa na coś mi się jeszcze przyda. I ten. Więcej tutaj nic nie znajdę. Myślałem, że pojedziemy na polowanie. Zawieziemy trochę trofeów, Tucker. No, chyba, że będzie lało. Daj spokój, stary. Przyda się kilka kredytów. Trzeba skołować zapasy. Dobra, dobra. Ale nie chcę jechać na całą noc. Jezu, muszę wrócić do formy. Ano. Ciekawe, czy znajdziemy coś przy maszynie Leona. Nie, jasny szlak. Co? A to skurwiel. Albo przewód paliwowy, albo się zeszczałeś. To pompa paliwowa. Leon, no tak, rozwal mi pompę paliwową. Możemy wyciągnąć się z jego motocykla? Nie ma szans. Słuchaj, wróćmy po prostu na górę O'Leary. Ruszymy z samego rana, znajdziemy części i wrócimy po sprzęt. Nie, chyba mam lepszy pomysł. Może uda nam się to załatwić od ręki. Co? Wiesz... Szalony Will jest niedaleko. Po prostu tam podjedźmy. Co chcesz zrobić? W sumie i tak mieliśmy trochę zapolować. Miejscówka szalonego Williego się nada. Tak, okej. No, to się zobaczy. Hej! Co ci dał Leon? Mnie nie pytaj, może to jakaś mapa? Jak odzyskam maszynę, wrócimy na cmentarz, rozejrzymy się. Jasne. Spoko. Jutro zdobędziemy leki, zabierzemy je do Tucker i zgarniemy nagrodę za Leona. Potem ruszamy na północ. I myślisz, że na północy jest jakoś inaczej? Nieważne. Myślę, że dobrze nam zrobi, jak się stąd wyniesiemy. Czekaj! Coś blokuje drogę! Uważaj! Kilka dni temu widziałem coś podobnego. Grupa wieczystych zablokowała drogę starą ciężarówką. Chodź, pomóż mi z tym. Gotowy? Tak jest, no. Pchaj! Nie mamy pierwsze potyczki. Teraz za wszystko.
Jakoś dało radę, nie było najgorzej. Zbliżamy się do starego punktu kontrolnego Niro. Już prawie jesteśmy. Kurwa, to jak to robimy? Weź może strzelbę, pójdę przodem. No dobra, to ruszamy przodem. Ten punkt kontrolny był całkiem nieźle przygotowany. No i co im to pomogło? Już bym wolał, żeby mnie pogrzebali z pionierami. No. Cholera. Tylko popatrz na nich. To za zastrane półgłówki, każdy jeden. Co oni sobie myśleli? Panie Federalny, możemy tu sobie posiedzieć, aż przyjdzie horda i nas wszystkich pozabija? Parszywa śmierć. Utknąć w takiej dziurze. Na pewno się przydadzą. Nie ma. Czujesz to? O Jezu. Tam. Szybko, idziemy. Czekaj, stój. Kojarzysz, ile mu autobów ci zostało? Zahaczymy, jak będziemy wracać. Zostaw. Jasne. Chuja nie zostaw. Kurwa, myślisz, że kogoś tu znajdziesz, Dick? No i wykrakałeś. No i idą świrusze. Dick, kurwo, Dick! Hej, Dick, brachu! Chyba już nie żyje. Zniszczysz mi strzelbę. Okej. Dobra. Znowu chcesz tam jechać? Stary, o czym ty gadasz? W cholernym obozie dla uchodźców. Zawsze tak się zachowujesz, kiedy cię tam ciągnie. Że niby jak? To nie twoja wina, że ona wierzy. Przestań. Gdybyś wsiadł do tego, żeby teraz sam, to byłaby taka, że ty też byś wierzył. Przestań. Dobranoc. Sypa tu i dobranoc. Dobra. Zamknij się. Jezu. Znam się przyda. Nic nie ma. Nie ma szans, nie przeciśniesz maszyny. Ej. A tunelem serwisowym? Może po prostu spróbuj z drugiej strony. Dobra, tylko musisz skierować światło w tę stronę. Dobra, mam tu trochę amunicji. W każdym bagażniku jest trochę. Jeśli chodzi o policyjne wozy oczywiście. Tutaj mamy, możemy sobie zrobić kolejny bandaż. Dlaczego by nie? Wypadek dobrze mieć parę pod ręką. Tak, to nic nie ma, dobra. Jest!
Pięknie. Tu się jeden podał. Bandaż. Na pewno się przyda. Czyszczący. Sterylizujący sobie. Mój moc. Do bandaża w tym raz. Zmienimy się kolejny. Niech to szlak. Mamy kolejny. Nie przewidziałem tego, kurwa mać! Trochę złomu. Zobaczmy, co tu można znaleźć. O, złomy bandaż, fajnie, przydadzą się. Coś tu jeszcze jest? Chyba pusto. Dobra. O cholera, więcej świrusów! Amunicję. Dobra, na sobie. Dlaczego by nie? Chyba wszystko już wziąłem, co mogłem. Jeszcze mam amunicję tutaj. Dobra. Kolejne gniazdo. Tak, czuję. Ile mołotowów ci zostało? Właśnie użyłeś ostatniego. A masz coś przydatnego w sakwie? Tak, tak. Dobra. To weźmy z sakwy. Nauczmy się robić mołotowy. Bardzo nam się przydadzą. To zajmie tylko chwilkę. Chyba zadziała. Gotowy? Nadchodzą! Dobra. Spalmy to gniazdo. Ej, chodź, dawaj. Dobra, tylko daj mi chwilę. Musimy chwilę poczekać, aż ogień przestanie się palić. Nic nie ma. Kiedy będę mógł tam wejść i zobaczyć, czy nie ma tam jakichś surowców, które mogę pozbierać. Materiałów, no właśnie. A chyba tym razem tu jest pusto. Dobra, nic więcej nie znajdę. Poruszamy. Dalej. Myślałem o tym, co powiedziałeś, żeby ruszyć na północ. Wydaje mi się, że
Dobrze ci zrobi zmiana otoczenia, rozjaśni ci w głowie. Może rano. Odbierzmy nagrodę, a potem ruszymy w trasę. Jasna sprawa, bracie. To mi się podoba. Chciałeś wirusowo. Kurwa. W chuj ich jest. No, co wy robisz? Cholera, trzeba więcej amunicji. O czym myślisz? Już wiem, że to będzie zły pomysł. Po prostu przejedź środkiem. Odciągnij ilu tylko się da, a ja w tym czasie... Ja pójdę od tyłu, tamten zboczem i znajdę warsztat. Kurwa. Daj mi parę minut, żebym znalazł odpowiednie części, potem zawracaj i spieprzamy. A ja sobie pozabijam skurwieli. Przysięgam, ty chyba chcesz umrzeć. Jak mówiłem, nie dzisiaj. Chodźcie, śmierdzące sukiencyny! Chodźcie, no już! Tu jestem, pojebańcy! Stary Bill jest tutaj! No okej. Okay. Dobra, no Bill sobie pojechał. Musimy się zająć tymi troszkami tutaj i nie tylko. Pierdane troszki. No już, zjeżdżać stąd, ten mały gówna. Troszki na szczęście same z siebie nie atakują, chyba że pojedziemy na ich teren. Są takie jak stado trochę. Tutaj postaram się jak najwięcej posiągać cicho, nie zwracając uwagi. Kolejne trofea. Dlatego, że na tym levelu, czyli na przetrwaniu 2, mogę nie przeżyć w tej chwili spotkania nawet z takim zwykłym zombiakiem walczącym wręcz, a co dopiero jak będzie ich więcej niż w ogóle. Ale da się tutaj jak w odpowiednim momencie się podejdzie, to da się tutaj wyskoczyć, uciec. Bieg z poszkodami. Nie mamy wyrzec. Jak mają dużo przeszkód, to nie są za szybcy. Troszeczkę pobawimy się z nimi tutaj w berka. Postaramy się ich zajść we właściwym momencie. O nie. Ajajaj. No właśnie. O tym mówiłem. Niestety będę musiał zaczynać od początku. Nie ma tak lekko. Niestety miałem włączony pistolet. No już, zjeżdżać stąd, ten mały kurwa. Skończyło się to dla mnie źle. Z jednym to bym sobie jeszcze poradził. Zobaczmy. Broń niestety tutaj do walki wręcz zadaje niewielkie obrażenia. Więcej zadaje niż... Dobra. Ale jak jest, to mogę zebrać. Ten moment, że się widzieli. Postaram się szybko. Huh.
wrócić do momentu, którym skończyłem. Teraz muszę uciekać. No, idź już sobie stąd. Jeśli mnie szukałeś, to proszę bardzo. Tego mało padła. Przyda się. Trochę mocniejsza broń, ale uderzenia magiczne. Dobra, tu mamy sterylizację. Przydadzą się. Teraz mogę się zająć tobą. Mamy kamień. Mógłbym odciągnąć ich uwagę. Zapomniałem. Tutaj mamy ten kombinację do sejfu, amunicję do strzelby. Tak, a tutaj mamy sejf. I mamy wabik. Wabik się przyda, ale jeszcze nie teraz. Tu mamy znajdźkę, bruszulkę z intelu. Dobra, najpierw muszę wytępić tych, co tutaj łażą. Kawałek się cofnę.
rację. Percepcja też jest ograniczona. Czyli jak są za daleko, to nie widzę. Zauważamy. Muszę uciekać. Nie ma wyjścia. Czekaj, że się trochę uspokoi. Za bardzo się rusza. Teraz go wykończę. Ciągiem, że są w ogóle ustawieni. Aha. Więc już ja uważam. Niestety. Zostałem zauważony. Sobie jeszcze otworzymy. Się pozbyć tych miast, bo to są. Muszę się spalić i uciekać. Za dnia w miastach jest więcej wirusów niż w nocy, ale w nocy są bardziej niebezpieczne. Teraz chwilę poczekam, aż się rozejdą. Pierwsze gniazdo mamy wyczyszczone, od razu
wyczyszczę drugie i zrobię sobie mołotowie. Dobra, chyba muszę chwilę wystarczyć. Poszedł na tamtym stronę. Koktajl leczniczy. Się go pozbędę, niż mogłoby mi się wrócić i mnie znienacka zaatakować. Teraz mogę poszukać te miejsca. Szmatkę, butelkę, bandaż. Bandaż mam maksa, więcej na razie nic nie będę. A tu mam skrzyneczkę. I mamy kolejny koktajl, tym razem regeneracyjny. Regeneracyjny zwraca kondycję, a leczniczy życie. Okej. Teraz to by mi się zapis przydało, ale tutaj nie mam jak. Na tym poziomie trudności jest to nie do zrobienia. Warto sobie przeładowywać sobie zawsze amunicję. Robimy sobie kolejny koktajl. Dobra. Matka. Straszki wróciły. Mamy tu kolejne gniazdo. Zejdźcie się. Dobra, szczęście. Może się wykapnął. Dobra, jeszcze jeden. Muszę gdzie uciec, bo tutaj na kabinę uciec. Ah!
Okej, w tej strefie więcej gimnastów nie ma, to było ostatnie. Trochę ich tam było za dużo. Gdzieś jeszcze trzeci pas. Jedno. Dobra, mam ich wszystkich. Troszki chyba sobie odpuszczę. Jest ich tam bardzo dużo. Zaraz będę wracać na miejsce. Tak, właśnie tak. Zostańcie tam i wszyscy będą szczęśliwi. Troszki to nie są takie twarde, wystarczy jeden dobry strzał w głowę. Może w ten sposób się ich pozbędę. Wydadzą się trofea i trochę expa. Aha, jeszcze jeden dorosły. Panu już podziękujemy za współpracę. Nie wiem, ile tu proszę jeszcze jest. Okej. Muszę je namierzyć. Dobra.
wszystkie z tego dachu. Mamy teraz spokojnie wejść i podbierać sobie rzeczy. O, spoko. Trochę tu jest. Dobra, zbieramy to feo. Możemy przejść dalej. Tylko chyba nic nie było. Dobra. Weźmy sobie amunicję po drodze. I pewnie do pistoletu i do strzelby. Tą część już mam wyczyszczoną, na szczęście. Zmienię się teraz w drugą część. Coś trochę złomu. To sobie ubieramy. Mamy tutaj też tłumik do pistoletu. Czasem się przydaje. Starczy może na 3-3 wystrzały. Tego auta nie będę ruszał, dlatego że ma alarm zamontowany. Jak je tylko ruszę, to zaraz zacznie być. A to mi chwilowo nie na rękę. Dick! Jak leci brama? Gotowy? Jeszcze nie. Muszę się dostać do warsztatu Williego. Pewnie ma tam pompę paliwową. No to rusz, dupsko. Przejeżdżałem obok jednego z tych... No jak się to zje? To coś, co rozstawiają wieczyści. Pieczęcie. Właśnie. A to znaczy, że oni gdzieś tu są. Hej. Zbieramy, co się da. Troszki. Mamy zmianę, kulisinkę. Apteczka, ona pełna, fajnie. Rzadko się trafiają. Mamy tutaj tłumik. Do pistoletu mam maksa, więc nie potrzebuję wymiany. Teraz muszę jakoś wyjść do góry. Nie wiem, że się z tym, że prawie umarłem. Okej. Okay. Szybko. Tak właśnie myślałem. Jedno mniej. Jeszcze nie mogę się tam inaczej dostać. Ale chyba nie. Nie. Jeszcze ten nie. Przeżyła. Tak nie trafię. No nic.
Trudno. Będę musiał użyć shotguna. No oj Boże. Dobra. Jakieś rzeczy. Wszystkie się przydadzą. Trzeba zbierać. Mogę zejść tutaj do środka. Zapalmy sobie tu latarkę. Nie daje zbyt dużo światła, no ale zawsze. Mamy trochę złomu. Czyli jednak byłem mocno pocharatany. Dobra. Co my tu jeszcze możemy znaleźć? Amunicja. Fajnie. Tutaj mamy znajdźkę. Dobra. No mamy naftę. Zobaczmy, czy mogę sobie zrobić montowo. Mogę, nawet dwa. Co zrobię? Powinno wystarczyć na razie. Tutaj mamy, możemy sobie wziąć w tym momencie naftę. Dwie wykorzystałem. Gdzieś tu musi być pompa paliwowa. Tak. Mamy złom. Naftę, złom. Kolejny. No i mamy pompę Buzer, paliwową. Jesteś tam? Znalazłem tę część. Ruszam teraz na autostradę. Dick! Nie czyści! Nie czyści! Nie, nie, nie! Ach, kurwa! Zaraz. Będę, Buzer. Nie czyści. Buzer. Spokojnie. Buzman? Cholera. Tu już lecę. Się stąd dostanę. Trzymaj się, Buzman, już pędzę. O kurwa! Wieczyści. Buzer? Gdzie jesteś, stary? Czekam. Te tatuaże to martwe symbole martwych ludzi! Martwe symbole zagubionych! Te... Złaście ze mnie! Jebane sukinsyny! Motorowcu! Musisz się ukorzyć, motorowcu, bo jesteś zagubiony, a my odnalezieni. Ścieżkę, bracie! Ścieżkę! Pokażemy ci! Jesteś odnaleziony! No, ścieżka! Jesteś zagubiony! Ukoś się! Ukoś się! Ukoś! Ścieżka, bracie! Ścieżka! Chodźcie tu! Nie! Po prostu biega w kółko! Nie ruszamy się!
Nie rusza się! Brać go! Postrzelamy się trochę. Jeszcze wiesz. Nie jest się. No jest to błąd. Wycofuję się. Pierdolę, kurwy synie, zabiję ich wszystkich. Buzę, do jednego, chodź. Kurwa. O mój Boże. O kurwa. Chodź, pomogę ci. Nie dam rady. Nie, nie, nie dasz. No już, wstawaj. Musimy zjeżdżać, kolego. No to tak, jakby na mnie czekali coś, kurwa. Nie widziałem, potem mnie dorwali. Moja ręka. Nie patrz na nią. Kurde, moja ręka. Serio mówię, nie patrz tylko na nią. Boże! Nie patrz na nią. Wsiadaj na motocykl. Kurwa. Już jedź, jedź. Jebani wieczyście! No to. Hej, może zaczekasz tu chwilkę, a ja sprawdzę, czy wszystko gra. Chrzanić to. Tam jest łóżko, które mnie wzywa. Dobra, wygląda tak samo jak wcześniej. Co? Nie ma tu nic do zmienienia. Ja tylko odpowiem na wezwanie. O, dzięki Bogu. Poczekaj, zgarnę motocykl i poszukam ci opatrunku. Poradzisz sobie? Ta. Dobrze. Ta. Podjadę do tego punktu, Niro. Powinni mieć jakieś sterylne bandaże i środki przeciwbólowe. Nie, zostawię tam mojej maszyny. Nie. Ja tam pójdę. Znaczy się pieszo, póki jest jasno. Hej, mam trochę amunicji, jeśli potrzebujesz. Jest w skrzynce przy drzwiach. Dzięki. Hej, nie ruszaj mojej strzelby. Buzer. No dobra. Trzymaj. Dzięki, bracie. Po prostu czuję się bez niej nagi. Bałko, spróbujemy poradzić sobie bez.